Jesteś gotowy na to, aby zobaczyć zasady swojego wyzwania? Jestem gotowy. Spójrzmy zatem wspólnie. A oto jak będzie wyglądało zadanie Kamila. Kamil usiądzie w basenie, do którego zacznie nalewać się woda. Następnie będzie musiał zapamiętać układ czterech pomieszanych kostek. Potem zasłoni oczy i będzie musiał ułożyć wszystkie cztery kostki tylko i wyłącznie z pamięci. Woda będzie bez przerwy nalewała się do basenu, aż całkowicie zakryje Kamila. Będzie on musiał dokończyć układanie kostek pod wodą na jednym wdechu, bez możliwości wynurzenia się. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Kamil ułoży prawidłowo wszystkie cztery kostki. Tak, szalenie trudne wyzwanie Kamila, ale ja teraz zdradzę Państwu pewien sekret, ponieważ sam chciałem spróbować się w wyzwaniu Kamila. Tak, tak, to przyszedł czas mojej kompromitacji, bo spróbowałem. Co więcej, niestety wszystko zostało zarejestrowane. Błyskawicznie wysyłam film na nasz fanpage The Brain, genialny umysł. Mogą Państwo zobaczyć moją próbę. Już powinniście go mieć, komentujcie, no i sami też spróbujcie się w tym wyzwaniu. Powodzenia. Najważniejsze jest jednak wyzwanie Kamila. Kamil, zapraszam zatem do basenu. Żeby go nie podnosiło do góry, nie? Kamil założył specjalne wygłuszające słuchawki, dzięki którym będzie mu się należycie skoncentrować. On się bardzo denerwuje. Przekażę ci teraz okulary, przez które nic nie będziesz widział po zapamiętaniu układu kostek, będziesz musiał je założyć. Drodzy Państwo, a to cztery kostki, każda ściana innego koloru. Za chwilę wszystkie cztery kostki zostaną wymieszane. A dokonają tego nasi jurorzy. Odpowiedzialność. Tak. Jest duża odpowiedzialność. Bardzo proszę, pierwsza. Mariusz, nie popsuj. Staram się. Ja nawet nie umiem tak szybko tym obracać. No dobrze. Proszę. Dziękuję. Kamil będzie musiał zapamiętać układ kostek, a następnie bez patrzenia ułożyć wszystkie cztery kostki. Basen będzie się napełniał wodą. Kamil, twoje wyzwanie rozpoczyna się teraz. O kurde, szybko się ta woda napełnia. Zapamiętaj taki układ. O, patrz, już minęło żółte, widzisz? O, coraz szybciej. Thank you.
Państwo, zadanie niewiarygodnie ciężkie, oto jego wynik. Dwie kostki ułożyłeś w dwóch, niestety się nie udało. Ile ci? Panie doktorze. Tak, no Kamil, zdecydowanie to było niesamowite. Miałeś do czynienia z taką sytuacją, która jest takim realnym też ryzykiem naturalnym, fizjologicznym dla życia, no bo siedzisz w wodzie, tej wody jest coraz więcej, może ci zabraknąć oddechu. I w takich sytuacjach, no to albo ten nasz umysł działa po prostu na takim turbodoładowaniu, albo zupełnie się rozpraszamy i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z zadaniem. Tego tlenu normalnie na pewno by mu starczyło, ale gdy dochodzi stres, emocje, to wszystko, to po prostu tlen zabiera się 3 razy szybciej. W stresie tego tlenu jest mniej? Jest mniej. Powiem ci, Kamil, byliśmy w ogóle zaskoczeni, bo nam się wydawało, że jakby, wiesz, że jakby ten twój poziom stresu nie uniemożliwi ci zrobienie tego zadania, a jednak... To co by nie mówić, te emocje, które nam dostarczyłeś tutaj, były niesamowite, naprawdę. Wspaniale.